Boże, witam Was wszystkich serdecznie. Wiecie, już od dłuższego czasu chciałem nagrać ten film i opowiedzieć troszkę, czy też poruszyć tematem szkoły nowej ewangelizacji prowadzonej przez księdza Sawę. Generalnie sprawa ma się tak. Wygląda to tak, jakby ta społeczność, która organizowała te kursy i tak dalej, sprzedając ludziom wiadomości o Panu Jezusie Chrystusie, czyli to, co winno być za darmo dla każdego, bo oni również otrzymali tą dobrą nowinę za darmo, głoszą ją poprzez zbieranie pieniędzy, czyli zarobkowanie na tym. Nie są to małe kwoty, ponieważ koszt takiego tego pierwszego kursu, który trwa 3 dni, to 190 zł. Każdy może sobie to łatwo policzyć. Jeżeli zbierze się grupa 20 osób, która będzie chciała wziąć w tym udział, to mamy 190 zł razy 20. To wychodzi około 4000 zł za takie 3-dniowe spotkanie. Część tych pieniędzy spożytkowana będzie również na te 3-dniowe wyżywienie, nocleg, no i jakiś tam prąd i tak dalej. Ale proszę nie okłamywać się, że te pieniądze w całości idą na te rzeczy. W tej szkole ewangelizacji dostępnych jest na dzień dzisiejszy 27 kursów. Niech każdy kurs kosztuje w Polsce 190 zł. Jeden. Osoba, która będzie chciała to wziąć sobie taki kurs, będzie około 4000 zł za całość, za przejście tych kolejnych etapów i tak dalej. Z tym, że musicie oczywiście pamiętać, że osoba, która nie weźmie udziału w tym pierwszym kursie, nie może przejść do następnego, czyli za te pierwsze 3 dni będziesz musiał i tak zapłacić, żeby zrobić sobie te kolejne, nie? Bo inaczej, no, według nich, tych ludzi, księdza Sawy, nie będziesz w stanie pojąć dobrej nowiny, tego, co oni chcą ci przekazać i nauczyć. To generalnie wygląda tak, jak pranie mózgów w sekcie. Gdy na przykład zbierze się taka grupa 20-osobowa, która przejdzie cały ten cykl kursów, zobaczcie, ile to jest pieniędzy. Nie wiem, ile w miesiącu dają radę oni zrobić, ale załóżmy, że będzie tam raz w tygodniu taki kurs, czy tam dwa razy w tygodniu taki kurs organizowany. Tu myślę, że w ciągu tych 6 miesięcy spokojnie sobie zrobią te 21 oczywiście etapów. No ale licząc po 190 zł od osoby, mając grupę 20 osób, która przejdzie przez całość, to jest około 80 tysięcy zł. Bycie chrześcijaninem dzisiaj to naprawdę nie jest tania sprawa, ale znaleźli się również w kościele tacy, którzy potrafią z tego wyciągnąć jeszcze większe pieniądze. Już nie chodzi teraz o tą tacę co niedzielną, na której pojawia się również kilka innych tac, na przykład jest druga taca na coś innego. Kto wie, na co te rzeczy idą? Ksiądz ci powie, że idzie na seminarzystów, którzy uczą się na księdza. Ale no, to, kto ma wgląd w te pieniądze tak naprawdę? Nikt. Także od samego początku płacisz za wszystko, za dobrą nowinę, za to, aby się dowiedzieć o Chrystusie. I teraz tak, jeżeli ktoś chciałby zgłębić wiarę, pogłębić swoją wiarę, to właśnie te kursy są dla niego, dedykowane dla takiej osoby. I nie jest to darmowe, co najlepsze. Tak więc ta dobra nowina jest głoszona za pieniądze, nie za darmo, dla tych, którzy Boga szukają. To jest faktycznie jak żerowanie na człowieku, który chciałby dowiedzieć się czegoś o Bogu, od ludzi, którzy Go poznali. To mi po prostu nie daje spokoju, wiecie, ponieważ to jest niebywałe, to co się dzieje. To jest totalnie nie do zaakceptowania przeze mnie oraz przez chrześcijan, którzy naprawdę poznali Chrystusa, których Bóg dotknął, zostali zbawieni przez Niego. Nie ma zgody u nas na coś takiego. Ja doskonale rozumiem, że rzeczy jak prąd,
wynajęcie pokoju na 3 dni, czy tam na jeden dzień, to wszystko kosztuje, ale nie 190 zł. Człowiek przychodzi i płaci jak za jakiś, nie wiadomo, no, za luksusowy hotel. No to jest po prostu paranoja. To jest naprawdę paranoja, co się dzieje. Wygląda na to, że kościół, no, że ci ludzie znaleźli sobie sposób na pomnażanie swojego majątku, jakichś pieniędzy, rozbudowę swojego imperium, jak ojciec Ryzyk zbudował swoje imperium. Kolejny gdzieś tam biskup trzyma nawet Daniele u siebie na podwórku. Kto wie, czy ksiądz Sawa właśnie nie nosi się z takim zamiarem, żeby zbudować jakiegoś super centrum, gdzie będzie można wziąć dzieci i przy okazji no, pokazać zwierzęta jakieś zonie. Kto wie? Także uczulam wszystkich sobie bardzo na to, jeżeli nosi się zamiarem po prostu wzięcia udziału w tym kursie, to zastanów się na tym przynajmniej z 10 razy, zanim podejmiesz tę decyzję i dasz komuś swoje pieniądze, ciężko zarobione pieniądze. Ja osobiście byłem na tym kursie i mogę ci powiedzieć, że na tym pierwszym tylko, i mogę ci powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, o których oni mówią i tak dalej, możesz się spokojnie dowiedzieć z Biblii i ci spokojnie wystarczy. Ten cały ich system nauki to jest sposób taki schematyczny, mający na celu w jakiś sposób nie rozbudzić twoją wiarę, ale przestawić cię na takie myślenie, na jakim oni myślą. Zrobić z ciebie takiego może nie kompletnie jakiegoś androida czy też robota, ale żebyś myślał w taki sposób, jaki oni myślą. Szkoda twojego czasu. Możesz się pomodlić spokojnie w domu, się wrócić, wziąć Biblię, obejrzeć sobie jakiś na przykład film, który jest dostępny na YouTubie za darmo, poczytać dobre książki. Nie musisz brać udziału w żadnych tego typu kursach. Naprawdę głęboko się nad tym zastanów, czy to jest warte twojego czasu. Tak więc, jeżeli szukasz Boga, szukasz Pana Boga całym sercem, to tego go znajdziesz. Nie potrzebujesz jeździć setki kilometrów, czy dziesiątki kilometrów na takie kursy i jeszcze płacić tym ludziom pieniądze, grube pieniądze, ciężko własne pieniądze zarobione, na to, żeby oni ci opowiedzieli o Panu Jezusie Chrystusie, o Bogu. Zamiast tego polecam ci znalezienie sobie osoby, która spotkała Chrystusa osobiście, która została zbawiona, która cię nie oszuka na pieniądze, nie weźmie od ciebie ani grosza, lecz podzieli się z tobą dobrą nowiną o tym, co Bóg dla niego zrobił, jak go zbawił. Myślę, że lekcja od takiego człowieka będzie lepsza niż setki kursów nowej ewangelizacji pod sztandarem księdza Sawy. Także o wiele więcej pożytku wyniesiesz z takiej rozmowy z człowiekiem, który spotkał Chrystusa osobiście, który został przez niego dotknięty, niż chodzenie, płacenie. Nie dajcie się zrobić w konia po prostu z tą ewangelizacją. No, Pan Jezus nigdy nie pobierał pieniędzy za to. Tak samo wy oczekujecie, musicie oczekiwać tego samego od ludzi, którzy będą takie kursy organizować, że będą one darmowe, bądź co łaska. Czyli tego typu, że no, wykładamy jakąś część kwoty i mamy całe rozliczenie, tyle i tyle na jedzenie, pod koniec na przykład takiego kursu jest tyle i tyle poszło na jedzenie, tyle zapłaciliśmy za to, a cała reszta jako wspólnota powinna być zapaść decyzja, słuchajcie, przekazujemy ją na przykład no, na jakieś hospicjum, na jakiś szczytny cel, nie? Za obopólną zgodą, za zgodą oczywiście wspólnoty, no ale tak się dzisiaj nie robi. Dzisiaj kasa jest zbierana, ty płacisz, dostajesz na koniec takiego kursu kopa w tyłek i z zaproszeniem na następny, nie? I nic nie wiesz, co dalej, nie? Oni się śmieją, nie? Pośpiewają trochę jeszcze aleluja i szacho gra, nie? Także przestrzegam wszystkich i no, trzymajcie się, nie dajcie się. Kupcie sobie książki Floresa, zamieszczę linki pod tym filmem. Przeczytajcie je dogłębnie, o co w nich chodzi, bo naprawdę
wielu z was po prostu tego nie wie, ale otworzą wam się oczy, nie? Bóg jest blisko. Nie musicie nigdzie jeździć, nie musicie szukać, nie musicie rozmawiać z księdzem Sawą, nie musicie do niego pisać, prosić o uczestnictwo, wysyłać kasę, tym bardziej, że teraz tak zrobili skurczybyki, że musi zapłacić zadatek, nie? Jeżeli płacisz zadatek i nie przyjdziesz na kurs, za twój zadatek przepada. Money, money, money. Tak się robi pieniądze w Polsce. Skąd oni wzięli to? Że nie zwracają pieniędzy chrześcijanom? Że ci, którzy zapłacą za te kursy, taką przedpłatę dadzą, ten cały zadatek, prawnie ten zadatek po prostu przepada, nie? I nie musi być on oddawany. Wyobraźcie sobie, co się dzieje, nie? Wspólnota, która miała być wspólnotą, w której człowiek musi się chronić, szukać Boga, dzisiaj ta wspólnota może go wykorzystać i okroić z tego ciężkich pieniędzy. Zostawiam to dla was do przemyślenia i no, oczywiście, jeżeli ktoś się nie zgadza, proszę was o jakieś komentarze, jeżeli macie coś do powiedzenia ciekawego. Jeżeli się zgadzacie, czy to się nie zgadzacie, jeżeli zapłaciliście za ten kurs i też macie takie odczucia, o jakich wspominałem w tym filmie, takich dosyć nieciekawych, podziel się z nami serdecznie i może w jakiś sposób to uda nam się zmienić. Szanujcie siebie, szanujcie swój czas i szanujcie szanujcie Ewangelię. Chrystus przestrzegam, Chrystus powiedział: darmo wzięliście, darmo dawajcie. Niech te słowa wam przyświecają. Gdziekolwiek pójdziecie, z kimkolwiek będziecie rozmawiać, jeżeli ktoś zechce od was pieniądze, omijajcie takiego człowieka z daleka. Po prostu nie idźcie tam. To nie jest dla was. To nie jest ewangelizacja. No chyba, że no wiemy, że dzisiaj nie ma nic za darmo. Ale niech to będzie na takim poziomie normalnym, nie? Normalnym, symbolicznym. Proszę pokryć tylko koszta. To wszystko. Dziękuję serdecznie i z Panem Bogiem. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie zbawienia, bo dla osoby, która nie weźmie udziału w tym kursie, czy ona ma szansę na zbawienie? I to jest pytanie do księdza Sawy. Czy ten człowiek osiągnie zbawienie, który nie przyjdzie na twoje kursy? Księże Sawa, do ciebie mówię. Czy człowiek, który nie weźmie udziału w twoim kursie, będzie zbawiony? Czy ma taką możliwość, czy nie? Czy katolicy, którzy nie przyjdą na taką ewangelizację u ciebie, czy mają szansę na zbawienie?